Siemanko, ja jestem Carlos, wasz ulubiony youtuber. Moi drodzy, dzisiaj z racji tego, że obiecałem, że co weekend będę wrzucał, co tydzień będę wrzucał jakiś film na kanał, a niestety materiał, który nagrałem związany z motocyklami, fajny taki materiałek miał być, ale no nie podoba mi się on i nie wrzucę wam go, po prostu będę musiał nagrać to jeszcze raz, bo zapomniałem powiedzieć kilka ważnych dla mnie kwestii, dlatego dzisiaj, że muszę po prostu wymienić cylinder i tłok w zatartej kosie spalinowej, jakżeż oczywiście znanej i cenionej firmy NAK, oto taki model kosy, która uległa zatarciu lub została zatarta przeze mnie przez to, że lałem olej po prostu do paliwa na oko, a niestety w takich kosach spalinowych lanie oleju do paliwa na oko jest tudzież złym pomysłem, ponieważ możemy właśnie szybko zatrzeć taką maszynę. Kosę kupiłem jakieś 4 lata temu, albo 3, już nie pamiętam. W tamtym sezonie ona mi padła podczas koszenia i właściwie rzuciłem ją w kąt i stwierdziłem, że nie ma sensu tego badziewia naprawiać, bo to warte, dałem chyba to za to 300 zł albo 350, już nie pamiętam. No ale odrodził się pomysł, że no, że to jest moja wina, czuję się winny temu, że się to zatarło. No to stwierdziłem, że dam szansę tej kosie spalinowej i wymienię ten cylinder i tłok. I tutaj już właśnie dlatego ta piła jest częściowo rozebrana, bo pierw zdjąłem kolektor wydechowy, tak zwany tłumik. O, zdjąłem go, żeby po prostu w tamtym roku, żeby sprawdzić, co się działo z piłą, bo no, nie byłem pewien, czy to się zatarło. No i jak zdjąłem ten kolektor, no to faktycznie okazało się, że tłok jest zatarty i to grubo. O, tak to wygląda. Zatarłem, tak, za mała mieszanka paliwa i jeszcze za mała mieszanka oleju w stosunku do paliwa. I jeszcze piciąłem to, wiecie czym, taką tarczą specjalną, nie żyłką, tylko tą tarczą, no i aż taka śrubka gdzieś tu, bo taka śruba była, że ona wystrzeliła. No i tutaj chciałbym zaznaczyć, bo jak wiecie lub nie wiecie, ci co wchodzą z mojej Sobowie, mam nadzieję, że mi wybaczą to, że wrzucam taki filmik, dajcie znać, czy chcecie od czasu do czasu takie moje majsterkowanie. Chciałem tu zaznaczyć dla ludzi, którzy tu wchodzą, że tak powiem, z doskoku, jakby nauczony doświadczeniem z poprzedniego filmu o pile spalinowej, pod którym jest bardzo dużo wyświetleń, bardzo dużo różnych komentarzy. Zaznaczam, że nie jestem żadnym mechanikiem, nigdy nie wymieniałem takich rzeczy, robię to pierwszy raz, także to jest taki filmik, bardziej bym powiedział, nie instruktażowy, tylko bardziej poglądowy. No i no, powiem, że no, przepoczytałem oczywiście, poglądałem film na YouTubie, jak mam to zrobić, żeby to zrobić dobrze, wymienić to, żeby to śmigało. No i na waszych oczach zobaczymy, czy to mi się uda. No jak widzicie, tu może nadmienić, że dowiedziałem się właśnie, że jeżeli tłok jest przytarty przy stronie kolektora wydechowego, to jest właśnie oznaka, że w mieszance była... Oto mam nawet strzałeczkę. Zawsze tutaj strzałeczka przy tłoku pokazuje wydech. To oznacza, że było za mało oleju w paliwie. Tu możemy też, mam stworzeń. Jak widzicie, jego jakby barwa pokazuje, że działo się. Że było dość gorąco. No i było już za gorąco i to puściło. Dobra, moi drodzy, tyle słowem wstępu. A tutaj mam jeszcze, moi drodzy, wiecie co mam? Gazetkę. Nie wiem, kiedy wy będziecie oglądać ten film. No ale w ten czas, kiedy ja to naprawiam, ta kosa również jest w sprzedaży. W Obi. Ja tu nie będę polemizował, że to chiński shit, bo to jest chiński shit. Ja to kupiłem po to, żeby podkaszać. O, to jest ta kosa, zobaczcie.
350 zł. Moc. Zobaczcie, moc 3,2 konia mechanicznego, gwiazdka i napisane moc przybliżona osiągnięta w warunkach laboratoryjnych. Kurde, śmieszne, śmieszne, śmieszne sprawy. Wiadomo, jak ktoś kupuje taką kosę, to wie do czego ją kupuje i na pewno nie kupuje się takiej kosy, żeby rąbać tym nie wiadomo ile hektarów, bo no bo jak to ktoś napisał pod piłą spalinową z Chin, moją, pod moim filmem, że to klęknie szybko. No, ja nie wiem, ja dałem albo 300 zł, albo 350, nie pamiętam. Tutaj mam, moi drodzy, zestaw naprawczy. Kupiłem, no, kupiłem identyczny, moi drodzy, identyczny cylinder, identyczny zestaw, jaki tu powinien być w tej kosie. Zestaw uszczelek wszystkich, moi drodzy, pierścionki, stworzeń i łożysko i zabezpieczenia. Nie wiem, czy pokazałem te pierścionki, pokazałem chyba. No i cały aluminiowy cylinder wraz z tłokiem. Tak to, moi drodzy, wygląda. I to jest identyczny zestaw. Identyczny model tego cylindra, jak jest tutaj 45 mm tutaj się znajduje. Na Allegro są różne zestawy, można do tych pił chińskich, można kupić taniej, kupić drożej. Ja wybrałem tą opcję najdroższą, nie pytajcie ile za to dałem. Sami sobie to sprawdźcie, to jest moja sprawa ile za to dałem. No mówię, to jest moja wina, że kosa się zatarła. Chcę to zrobić porządnie, na częściach, że tak powiem, pewnych, żeby to może znowu pochodziło i teraz już będę te proporcje pilnował, bo na pewno na 5 litrów paliwa nigdy nie wlewałem 200 ml, bo to jest mieszanka 1 do 25. W takiej kosie nawet mam taką starą, zobaczcie, starą. No z tej kosy właśnie instrukcję obsługi. No, bo tam sobie poczytałem. Dobra. Tu muszę jeszcze zdjąć tylko... zdjąć tą osłonę, te kable muszę potem. I przystępujemy do wymiany tych części. Dobra, tu będę musiał odłączyć te kable, tą cewkę całą. To jest takie spięte na trytytkę tutaj. I tak mówię, nie spinajcie się ludzie, bo ja to robię pierwszy raz, a jak wam mówiłem, nie jestem żadnym mechanikiem. Robię sobie tak po prostu dla fanu. Ogólnie to bym sobie, rąbnąłem tą kosę. Mówię wam, cały sezon przeleżałem, mówię, aha, z tym kupię nową. Kto Boga temu zabroni. Ale pomyślałem sobie, kurde, podajemy się tego. Zobaczę. Nigdy nie naprawiałem takich rzeczy. Zobaczymy, czy Carlos Mistrz da radę. I to na waszej oczach będzie się działo. Bez żadnych ściem. Dobra. Kolejna część. No jest problem taki, że tą kasę rozbierałem na raty i tak teraz się nie pamiętam, co do czego było. No ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. W sumie pocieszające jest to, że te stare uszczelki zazwyczaj bardzo ładnie podchodziły. Ja to jeszcze sobie spróbuję jakoś to obczyścić, ale to jest naprawdę spoko wszystko, gładkie i bardzo mnie to cieszy. Nie mam żadnego, widziałem na filmiku, że gościu tu kładł taki specjalny ten klej, to jakiś był do silników, żeby miał pewność, że to wszystko jest, bo to chyba powinna być gładka powierzchnia. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i obczyściłem to jakoś. Powiem wam szczerze, że to nawet chyba fabrycznie nie jest ten. Nie było, nie jest gładkie po prostu. Dobra. I co teraz? Tu mamy to łożysko jakieś, jak to się nazywa? Igiełkowe czy coś? Tego w sumie mógłbym chyba nie wymieniać, no ale jak mam nowe, to czemu nie, nie? Niestety chciałbym to zrobić na zewnątrz, żeby było lepsze światło, bo też warsztaciku w piwnicy, który mam, też nie dało rady, bo tam też bardzo mroczny klimat. Tu jest trochę lepiej w pokoju w domu, no ale co, mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie. Dobra, teraz tak, muszę zamontować, moi drodzy, te pierścienie. I teraz o co tu chodzi? Jak nie wiemy, jak założyć, to patrzymy na oryginał. Tak sobie to wymyśliłem i tu widać, że jest coś takiego. To jest taka
taki, nie wiem jak to nazwać, stoperek. I ten piersi musi tak właśnie wylądować w tym stoperku. No dobra, no to, bo tam nie wiem, w niektórych silnikach wiem, że są różne, jakieś zbierające, pierdy, a tu są dwa takie same i to chyba nie ma żadnej różnicy, jak to się założy. Tylko żeby trafić między ten. Między te, wiecie. Ciekawe, czy żeby tylko ten cholerny pierścionek nie pękł. Wiecie co? Tu będzie chyba lepiej od góry pierw założyć. Tak jak mówię, ja jestem domorosły mechanik. Wiecie co, ja to chyba kupuję to chińskie dziadostwo. Nie, tam dziadostwo, nie, wszystko jest to w swojej cenie, nie? Kupuję, bo lubię sobie pomajsterkować, a wiem, że prędzej czy później to się spieprzy. Nie no, ale tak naprawdę, mówię, to nie, wydaje mi się, że to nie jest wina jakby piły, że jest taka chujowa, tylko po prostu moja, no jakbyście do byle jakiego silnika wlewali, że tak powiem, za mało oleju, no to się, kurde, prędzej czy później zatrze, nie? Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale efekt będzie osiągnięty. O! No i gitara. A co to się porobiło? To jest spierdolona robota. Tu się sznyty porobiły. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w niczym. No i dobra. Siedzi. 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 Trochę tak luźno są. No ale dobra, to. Mam nadzieję, że tu nie zrąbałem tym, że to trochę się przerysowało. Będzie działać, będziesz pan zadowolony. Dobra. Płog mamy uzbrojony w pierścionki. No i dobra, teraz mamy takie coś, jak to nowe łożysko. Teraz ciekawi mnie, czy to jest ten rozmiar w ogóle. Stworzeń i zabezpieczenie. Stworzeń i zabezpieczenie tych. O, nawet pasi. Nawet pasi. Dobra, teraz musimy zamontować ten tłok. Mam wątpliwości, czy to wszystko będzie działało, jak ja to poskładam, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie gitara. Dobra, tu mam, moi drodzy, takie coś. I to jest, wiecie co to jest? To jest olej. Bo pamiętajcie, olej to wszystko. O, słychać tego przecinaka. Widzicie, ja to narzekam, że nie nagrywam, bo pogoda chujowa, a ludzie jeżdżą. Ludzie jeżdżą. Dobra, już mamy pierwszą. Pierwszy mamy za sobą. Dobra, teraz tak. Tłok musimy z tą strzałką do tego wydechu. I myczek. I co tu zrobimy? Teraz musimy trafić w dziurkę. Co nie jest zawsze proste. Jakby się niektórym wydawało. A, poczekajcie. Teraz jako wytrawny youtuber muszę wam to nagrać tak, żebyście widzieli. No wchodzisz. Cholero jedna. O, teraz widzę dziurkę. Wy też widzicie chyba. Panie, to nie stąd przecież jest. O! Weszło. Zobaczmy strzałka. Strzałka jest w dobrą stronę. Teraz to jest zabezpieczenie. To będzie ciekawa sprawa. Zobaczmy. Tak jak mówię, ja jestem domorosły mechanik. Proszę mnie tu nie krytykować. Może ktoś ogląda taki filmik mój i stwierdza sobie, że o kurde, taki Carlos dał radę. Dlaczego ja miałbym nie dać? I to może być dobre myślenie, nie? O, zaczyna się. Dobra, 5 godzin później. Czekajcie, złapę to tak. Tu bym chciał włożyć.
O, tak, na pewno. O, z tej strony weszło. Co było prostsze. Na pewno niż będzie z tej strony. No ale zobaczymy to. O, muszę go przesunąć najbardziej, żeby. Myślałem, że to będzie cięższe do zrobienia, ale nie ma takiej tragedii. Z tej strony będzie gorzej, bo jest swój gorsze dojście. Sobie to dobrze, że tego nie widzicie, bo to jest po prostu rzeźba. To może to powinien być taki ten filmik bardziej humorystyczny. Muzyczka z Benny Hillo. Tu mi ta cewka przeszkadza, też bym ją odkręcił niechętnie, kurde. O, teraz się tak mi przypomniało, że wiecie co powinienem zrobić. Włożyć tu, kurde, jakąś tą szmatę, bo mi zaraz ta spinka tam wpadnie, to będzie fajnie. No dobra, widzimy się jak ja to włożę, a może to, bo ty nie chcesz, żeby film trwał 2 dni. Eureka. Weszło? To musi bezwzględnie wejść. Tu jest. Tu też jest. Dobra. 100%. Dobra. Drodzy, udało się. Za dużo nie widzieliście pewnie tam. Ale tłok już jest na swoim miejscu. Dobra, teraz trzeba dopasować uszczelkę. Przypuszczam, że to jest ta uszczelka. I ona chyba powinna być gdzieś jakoś tak. I teraz mam wątpliwości. Mam wątpliwości, czy ta uszczelka wytrzyma i czy ona nie będzie mi przepuszczała i jeszcze dlaczego ona tak wystaje. No ale tu pasuje, tak, tak, tak i tak. No dobra, teraz należy ożenić ten cylinder z tym tłokiem. Wiecie co zrobię najpierw? Posmaruję ten środek może tym olejem. Mam nadzieję, że to pomoże. Nie będziecie tego widzieć, bo to smaruje paluchem. Mam nadzieję, że to pomoże łatwiej wepchnąć temat. I te pierścionki mnie tak, kurde, trochę martwią, bo one tak dziwnie jakoś, żeby one równo weszły, bo może ja coś tu źle robię i zrobiłem, kurde, z tymi pierścieniami. Ale nie sądzę, że źle. Kurde, żeby one na swoim miejscu były. Znaczy, przy tych. Znaczy, jak ja włożę ten tłok, to. Znaczy, włożę ten cylinder, to one się wezmą i trochę. Ale no ja, jak to nie. Wydaje mi się, że to jest takie wszystko proste. Ale że będą jaja, jak wiecie co? Jak to po prostu nie odburzy. No ale tak to powinno wyjść. Ja pierdziel, jak ja mam to teraz dołożyć, żeby było dobrze. Ściskamy. Ściskamy i wkładamy. Ściskamy i wkładamy.
Wiecie co, zobaczę czy... Tak, w dobrym był miejscu, dobra. Nie chcę tutaj, żeby ten pierścień po prostu mi się obluzował za ten kołek jakoś, nie? Czy jak to tam się nazywa? One się już ścisną. Może będzie pięknie. Jest na miejscu? Jest. Tu się nie ruszył, tam już wszedł na pewno. No, czemu nie chcesz wejść? Naprzód, nie wstydź się. Wszedł jak do siebie. Ale walło. Ej, do góry, chamie. Tu musimy teraz tą uszczelkę trafić. Kurde, mam nadzieję, że sama ta uszczelka wystarczy. Chętnie bym tu w sumie panowie i panie użył jakiegoś silikonu. Jak to przystało na... A nie, tu wszystko fajnie siedzi. Wszystko fajnie siedzi. Dobra, teraz trzeba znaleźć te śruby. Mam śruby, moi drodzy, oto takie. To są na imbusik. Śrubeczki. A gdzie mam imbusy? Tu mam imbusy, dobra. Moi drodzy, pamiętajcie zostawić komentarz, suby, czy chcecie takie filmiki, czy nie. Bo jak nie chcecie, to nie będę wrzucał. Muszę to od góry jakoś tak. Pik. Pamiętajcie, moi drodzy, o newtonometrach. 20 newtonometrów. Klucz dynamometryczny. Oczywiście szydzę. Wszystko zrobimy na czuja. Oby to mi się czkawką nie odbiło. Dobra, wstępnie wkręcona. Na pewno trzeba to zrobić na krzyż. Z tamtej strony też rzucam śrubę. Nie będziecie tego widzieć, że nie będę przestawiał kamery, no bo sytuacja jest taka sama jak z tej strony. Uszczelka siedzi równo, bo widzę, że elegancko odstaje. Dobra. Kurde, teraz na pewno, czy to jest. Czy ja to. Tu jest gaźnik, kolektor sący. Mam. Kolektor sący, moi drodzy. Tak, to jest na pewno ta strona, dobra. Wiecie, by był przypał lekki, jakby okazało się, że nie tą stroną to wszystko zamontowałem. Dobra. Teraz tak, to jest lipa bez klucza dynamometrycznego, bo ja mam tendencję do przekręcania takich rzeczy. No, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Cholera, no. Powiem wam, że... O kurde. Nie tak chciałem, żebyś tam wpadła. A i tam pamiętajcie sobie, żeby tą dziurę od wału korbowego zasłaniać, bo jakby tam wpadło coś, to bym miał znowu robotę. Dobra. Dobra, skręcam to. I dobra, moi drodzy, ostatnia śrubelinka. Teraz troszeczkę trzeba to wszystko podociągać. Pamiętajcie o tym, o odpowiednim momencie obrotowym. Moment obrotowy jest najważniejszy. Ja to zrobię, moi drodzy, wiecie czym.
Niezbędne są w takich sytuacjach kombinerki. Tak się boję, żeby tego nie przykręcić. Dobra. Okej, teraz czas założyć tą obudowę. Ale przed tym, jak to szło? Chyba tak to szło. A ten kabel chyba tędy szedł. Okay. Fajka. Myk, myk, myk. Myk, myk. I tu już podepniemy ten prąd. A bo w sumie po co? Kabel jest przełożony. Teraz czas na ten kolektor ssący, który wygląda właśnie tak. Czysty. Tu jest trochę brudny. Dobra, to obczyszczę i będzie tu nowa uszczelka szła. Mam tu ten nóż tapetarski, czy jak tam się nazywa. Dobra, poza kadrem to oczywiście nie będę już z takimi pierdami tutaj zanudzał. Dobra, temat jest obczyszczony. Tu już jest gładko, to jest plastikowe, nie chcę, żeby to... Teraz walniemy uszczeleczkę. Nie wiem, czy to ma znaczenie, którą stroną. Chyba nie ma. I spróbujemy to... Spróbujemy to, moi drodzy, wkręcić. Kurde, ale jak? A, bo tu są te śruby, kurde, muszę... Aha, dobra. Bo to tymi przekręcimy gaźnik. Dobra, wszystko wiem. Moi drodzy, jak tutaj kupując tą piłę, to ja wiedziałem, czego się mogę spodziewać. No 300 zł, albo 350, nie pamiętam, ile za nią dałem. Niby trzy konie. Pracowałem też na innych piłach, kosiłem na firmowych i na Husqvarnie i na Stylu miałem okazję. I powiem wam, że no tamte piły, mimo że były słabsze, bo miały chyba tam po półtora konia, malutkie takie piłki w sumie, to było no, o wiele lepiej się nimi pracowało niż tym chińskim wytworem. Ktoś mi tam napisał pod piłą Naka, że to nie jest chińska piła, tylko polska czy coś takiego. Nie, nie jest polska, wszystko to jest chińszczyzna, oni to po prostu sprowadzają i sprzedają, no. Teraz jest pytanie. Pytanie jest zasadnicze, gdzie są te śrubki? Dobra, muszę ich poszukać. Dobra, to już wiem, to były te śruby właśnie, które dam więcej światła, bo się ciemno zrobiło. Które... Bo widzieliście wcześniej, tylko ja sobie tak wkręciłem i widzicie, dawno to rozkładałem i już zapomniałem, o co tu chodziło. O. I to musi tak być wkręcone, moi drodzy. To musi być tak wkręcone. Mało miejsca tu dziś mam, cholera. Nie tyle, że mało miejsca, tylko po prostu tu mi kamera dynda. Poczekajcie, odsunę ją trochę, bo i mi jest niewygodnie i wy mało widzicie. Myk, może tak. Może tak, tak, tak. O! Z takiego kadru może.
Myk, myk, myk. Zasłaniałem ręką, wiem. No, taką piłę sobie kupiłem. No, mówię, na niej duży kawałek trawy. Taka piła, jak miałbyś kupić sztyla, która ma trzy konia, to chyba za 2000 trzeba wydać ponad. Ona po prostu. No wiadomo, jak masz swój dom, to warto kupić urządzenia, które będą już ci służyć jakby do końca. Cały czas się boję, wiecie, o to, żeby nie przekręcić tego. To wszystko aluminium jest to. Wiecie, jak jest. Wystarczy, bo przekręcę i będzie wtedy dopiero akcja. No i gitarka. I teraz w ten prosty sposób mamy już kolektor przykręcony. Kolejnym etapem będzie ten gaźnik. Gaźniczek będzie. Znaczy do gaźniczka jest już szyleczka. To jest pytanie. Czy to jest to? Tak, to będzie ta uszczelka. I teraz taki myczek. Zobaczcie, jaki to jest fajny film powietrza. Teraz tylko kurde, z której strony? I zmienimy kadr. To chyba idzie tak, mi się wydaje. To jest na pewno tu. Imbusław. Widzicie, wszystko da się tutaj imbusem skręcić, dokręcić. Ciekawy jestem, czy to odpali. Ciekawe. No, z tą mieszanką powiem wam, że 1,25 to chyba nigdy nie zrobiłem takiej mieszanki. Masakra. Byłem przekonany, że to mniej się olej uleje. No, niedopatrzenie, no. Co poradzisz? Też z wyczuciem trzeba to wszystko zasłaniać tą ręką. Mam nadzieję, że. Nie w tą stronę, patrz. Carlos Mistrz. Dobra, tu dużej filozofii nie ma. Czerwony z czerwonym, czarny z czarnym. Filozofii nie ma, ale to bardzo ważne jest, żeby to było dobrze podłączone. Dobra, teraz osłona tego filtra śmiesznego. Myk. Myk siedzi. Teraz osłona tych wszystkich gaźników, filtrów innych. Śmieszny śrubokręt i kręcimy to i jest temat załatwiony. I co? No i drodzy, mamy już kosę prawie złożoną. Tylko jeszcze
zarwać, że tu będzie. Jeszcze będzie. Odpalenie. Zobaczcie, świeca wygląda tak. Nie wymieniam jej po co. Jest dobra. Elegancka. Nie ma co się. Tak jak mówię. To już będzie prawie koniec. Jeszcze tylko Wam pokażę, czy to odpali w ogóle po wlaniu paliwa. Także dajcie znać, suby, czy chcecie takie filmiki od czasu do czasu na kanale moim. Inni widzowie, jeżeli Was interesuje tematy motocyklowe, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli nie, no to trudno. Także takie tematy mechaniczne będą rzadko. No to jeszcze zepniemy trytytkami, bo motocykl mi się nie psuje. Jest japoński, niestety. Nie psuje się, no nie ma w nim co pogrzebać. Mogę tylko sobie wyczyścić łańcuch i wymienić ewentualnie olej. I to cała obsługa. Tu jeszcze było coś takiego. Co to jest? Jakaś osłona. Nie pamiętam, on chyba tutaj tak jakoś? Nie wiem. Jeszcze z tym. Tak, tej śrubki chyba nie mam, bo ona mi wystrzeliła. Dobra, to widzimy się przy odpalaniu. Bez ściemy. Robimy szalankę, wylewam starą, wylewam nową i widzimy się na zewnątrz. I moi drodzy, czas na egzamin. Zbiornik pusty, wlewam litr mieszanki i będziemy odpalać. Zobaczymy, czy Carlos Misz dał radę wymienić to. Mam nadzieję, że wszystko podobrze poskręcałem. 50 ml oleju wlałem na niecały litr. Mam nadzieję, że nie za dużo teraz. O kurde, musiałem ulać. Dobra, moi drodzy, zakręcamy to. Pompujemy maszynę. Niech się przeleje. Będzie lic stąd. Będziemy odpalać. Myk, myk, myk. Jest odpalone. Sanie. Ogień. Żeby było widać. Jest. O ty my. Nie jest to takie proste. Pompniemy. Może bez sania. Oh,
Moi drodzy, na wstępie można powiedzieć, że na wstępie, na koniec mogę powiedzieć, że misja udana. Dajcie lajka, napiszcie co o tym myślicie. Karol Zmierzch wygrał, nawet marchewy lecą z tumika, także jest spoko. Do usłyszenia, hej!